to witajcie na moim kanale, ja jestem Amanda, a w dzisiejszym odcinku nagrywam dla Was specjał na 150 tysięcy, bo jesteśmy mega blisko, mamy 149 tysięcy, chyba 300 na ten moment, więc już muszę nagrać specjał, nie sądziłam w ogóle, że tak szybko to wbijemy, no ale nic. Dzisiaj na specjał zaplanowałam niespodziankę taką dla Leny, nie powiem Wam jaką, dlatego obejrzyjcie koniecznie dalej ten film. Lena jest jeszcze w szkole, my się już z Mateuszem właśnie szykujemy do wyjścia, więc się chcę przywitać teraz z Wami. Jak odbiorę Lenę ze szkoły, to będę udawała, że nagrywam jakby takiego, wiecie, zwykłego vloga, żeby ona się nie połapała, mam nadzieję, że się nie skapnie i że będzie taka mega fajna reakcja. A na początek oczywiście chciałam z Wami się przywitać, przypomnieć o subskrybowaniu tego kanału, żeby na bieżąco, bo filmy pojawiają się codziennie o godzinie 15. Zapraszam na mojego Instagrama i na mojego TikToka, no i oczywiście wpadajcie na kanał do Lenki. My teraz się będziemy zbierać, jedziemy właśnie po Lenę, a w międzyczasie coś Wam opowiem. Lena wróciła ze szkoły, ale chce jeść, bo w szkole nie miała czasu, żeby zjeść jadalniówkę. Nie masz przerw? Lena nie ma przerw w szkole. A powiedz mi, czy znasz jakąś ocenę? Nie, ale zrobiłam Wam wycinanki i byłam chyba na trzecim miejscu. Wycinanki. Dobra, chodź, możemy iść po jedna prostu. Jedna jest pod kubek. Pod kubek? Tak. Z papieru? Tak. A jak się wyleje herbata albo coś, to zamoknie? No. Oho. No ma to sens, ma to sens. Jest tanio? Stanio, czy jest dobrze? Jest tanio. Ale co, ocen żadnych nie było? A zadanie domowe? Nie ma żadnego zadania? Kurde, ale ty masz luzy coś ostatnio. To mama ci musi jakieś zadanie w domu zrobić, żeby nie. Ten... No ja nie chcę, chcę jeść. Jeść? Jeść. Jeść. Co chcesz z tej śniadaniówki? Śniadaniówkę. No ale jak nie będę ci tego... No ja nie wiem, co tam jest. Ale nie otworzyłaś? Nie. Chleb. I Kinder Pingu. I worówki, które chcę zabrać. Ale fryzurę ty masz. O kurde, jak fajne auto. To jest limuzyna. Ale już wyłączyć. Ale fajna, tak muszę przejechać, co? Idziemy! Chcesz wejść? No to chodź, myślę, że pan to nam idź. Pozwolił przejść. No idź normalnie. Zapytaj się, powiedz, że chcesz się przejechać. E-e. Dobra, to ja idę. No nie. No tak. Idziesz jechać? Co tam? No ze mną, z Mateuszem. Co, przejdziesz się, czy nie? Aha. Ty jechałaś. Ty jechałaś. No ja jechałam już kiedyś. Taka podwózka ze szkoły. To powinno być coś codziennie. Jest szampan alkoholowy. To ja nie wiem teraz jak z tobą. Mogliśmy kupić, no nie? Mogliśmy. Będziemy jeździć? Może być. Pasuje? O. Chcesz szampan? Bo pan przygotował. Limuzyna jest tylko twoja. Co, jesteś zadowolona? Podoba ci się taka wycieczka ze szkoły? Ale co mama wie, że to było, że to można się tu przyjechać? A widzisz? Bo myśmy to ogarnęli wczoraj, jak szliśmy do sklepu. Na serio? No, wszystko załatwiliśmy wczoraj. Mówcie prawdę. No tak, mówię ci, mama ci... Mówcie prawdę. No mama ci też powie, jak przyjdzie. Wierzysz? Nie. No wczoraj mama kminiła, dlatego kazała ci się dzisiaj ładnie ubrać. Żebyś fajnie wyglądała w limuzynie. Byłam dobrze ubrana. No dobrze, dobrze. Miałam top. Miała top, nie. Lena dziś się ubrała w top do szkoły i mówię, chyba oszalałaś. Jesteś zadowolona, że w końcu możesz pojechać limuzyną? Możesz się przyzwyczaić do takiego życia? Chciałabyś tak codziennie jeździć limuzyną? Tak? Gdzieś mogę patrzeć. Do szkoły, o. Do szkoły. A można na minuty? Co? Nic, nagrywam jak pijesz szampana. Nuda. Nuda? W limuzynie czy że nuda jak pijesz szampana? Nuda, że mnie nagrywasz jak pijesz. Aha, okej, okay. Więc my teraz będziemy sobie jeździć po Gliwicach, a potem zrobimy zdjęcia. Fajnie, się mega cieszę, bo Lena zawsze chciała przyjechać się limuzyną, a nigdy nie miała okazji. A ty jesteś zadowolona? Ty już jechałaś. Ja już jechałam, no. Lena, co to się stało? Pachnie. To wznosimy toast za 150 tysięcy? No to dawaj, trzeba się tutaj. Tutaj inna piosenka będzie. Tu, na środkowy ten ty zobacz, jak się podoba. Co to jest? To jest, czekaj. No. Czy ty wiesz? Mam cię na oku, hej, czy ty wiesz? Nie, jednak nie. Lena ma tak, że ona, nie wiem, nie umie pokazywać takich emocji, jak się czymś tak mega cieszy. Powiedziała teraz, że krzyczy w głowie, ale tu ma takie, siedzi tak z nami. Co, wypowiedz się do kamery? Jesteś zadowolona, że ja limuzyną przyjechała? No i sobie już poszła ode mnie. Mi z TikToka nie zna się? Nie znam. No to tańcz. Damy
dobrze klikłaś? Tak. No to zmienia. Względnie jaką poznajemy literkę jutro? L. W. No nie wiem, jaką poznacie? Podobna do E. Podobna. E. A to ty teraz jak ty będziesz robić ten? Aha, będziesz przeglądać, czy masz zadanie wyniósł, nie? Ej, to jak ty dzisiaj powiesz dziewczynom ze Snapa? Mam wycinanki! Pierwsza to jest ta podkubek. O! Okay. Robiłam ją sama nożyczkami. Fajnie, no. Tutaj ma serduszko. To jest ta, co była na wystawie. Mhm. Twarz sobie. Twarz faktycznie. No. Kogo to jest? Od pani. O, jaka fajna. Patrz, pani. No pani, ale ładnie, no nie? To jest coś dla widzów. Serduszko dla was, love. Co masz? Jeszcze? To jest taki zwierzaczek, tutaj ma buźkę, tutaj tatuaże, tutaj oko. Ale słodkie? Słodkie. Jak ty? A teraz idziemy zrobić zdjęcia przed radiostacją. Jeździmy już tak 50 minut, więc idziemy na foty. Patrz, no naciśnij sobie, z pierwszy tempo. Coś ty na rynku. No to krzyknie Lena. 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 Nie wiem, czy musi pan całe auto. Maciej, zrobimy sobie też? Możemy, jak chcesz. Lena, chcesz aparat? A jest włączony mikrofon? Jest włączony mikrofon. No, Lena. Dobra, tak więc my jesteśmy już w domu. Lena, opowiesz, jak się jeździło? No dobrze, dobrze. Jeszcze pan mi pokazał, że można takie dźwięki jak karetka, policja. Znaczy to chyba była policja, ale nie wiem. No mamy to nagrane, myślę. Myślę, Mateusz to nagrywał. Ale fajnie było? Chciałabyś jeszcze raz limuzyną? Do szkoły. Do szkoły? Sprzedajemy dwa auta i jeździmy limuzyną. Nie. Na 150 tysięcy. No, czyli już teraz nagrywamy właśnie na 150 tysięcy film. No to na 130 tysięcy. To już było 130 tysięcy. Na 160 subskrypcji i łapeczek. Nagrywamy 24H. Co? W limuzynie. Ej, ale, ale następnym razem może pojedziemy taką limuzyną, co ma dach otwierany i będziemy mogli robić. Dla Leny przygoda fajna. Ja jeździłam już taką limuzyną, więc już nie było tego efektu wow. Chociaż właśnie chciałabym pojechać z limuzyną, która ma być otwierany dach. Oczy. Okej. Okay. Pokaż na mnie. Aha, kamera? No tak, widać mnie już. Ej, Lena! Co ty zrobiłaś? No w oku mi, ty jesteś normalna jakaś. Ja zamknięte. No, ale weź. Lena, czasami jak tą mgiełką na cukru popsika cały pokój tutaj aż śmierdzi, mimo że ta mgiełka naprawdę bardzo ładnie pachnie, ale trzeba z umiarem. No nie, już nie mieszaj mi dwóch zapachów, Boże. Nie, nie chcę, nie chcę, no. Psycholka, posprzątaj pokój. Posprzątaj pokój. No, tak więc myślę, że było fajnie. Ciekawe przeżycie. Szkoda, że nie dało się podjechać pod szkołę typowo od Leny, tylko tam kawałeczek, ale myślę, że fajnie wyszło i do mnie znowu woła. Co? No, ale niech nie mówi nikomu. Do jutra, bo ten odcinek jutro wchodzi. Dobra? A z kim gadasz? Z kim gadasz? Z Natalką, ona... Ona nie mówi? No, to niech nie mówi Natalka. Natalka, nie mów. No, tak więc odcinek dobiega końca. Chciałabym oczywiście jeszcze pozdrowić 5 osób, bo w każdym odcinku pozdrawiam 5 osób. A jeżeli ty chciałbyś, bądź chciałabyś zostać pozdrowiony w kolejnym odcinku, wystarczy, że skomentujesz ten film tutaj na dole, a być może wybiorę właśnie ciebie. A w dzisiejszym odcinku chciałabym pozdrowić Kasię, Nikolę, Julitę, Kaję oraz Papilony Wiki i Gry. Oczywiście pozdrawiam wszystkich moich widzów. Jeżeli takie odcinki wam się podobają, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. No to pozdrów kogoś. Kilka osób. No to mów. Ja bym chciała pozdrowić. Jak Lila to ogląda, Lila Kosik z mojej szkoły, to pozdrawiam cię, Lila, i pozdrawiam moją całą klasę. No, więc tak, ja również pozdrawiam i dziękuję wam bardzo, że jest was już tu 150 tysięcy, teraz lecimy po 200. Aha, no i pamiętajcie o łapkowaniu, subskrybowaniu i wpadajcie na kanał do Leny, a my widzimy się jutro. Pa! Thinking at the bottle, not thinking by tomorrow.